Siemka ludziska, jestem Harry, wykamy sobie w Far Cry 2 i w poprzednim odcinku zakończyliśmy tutaj i w dzisiejszym odcinku popylamy tam i mamy zrobić go tu do London. W jakiejś armii mamy iść chyba, bo jakieś diamenty, jakiś typa, który nam zajebał diamenty. Mamy to zrobić, zapierdzielamy tam. Mam nadzieję, że tutaj nas nic nie spotka. Dobra. No nie granat, debilu, no. Pojebało cię. Teraz nas użyją w całej dzielnicy, no. Kij z tym, dobra, tu coś jest. Jakieś drewno. Ale kij z tym, co tu mamy? A, nic ciekawego, dobra. O ty! Bierz te tapsy i nie wariuj. Moi drodzy, okej. Okay. Mój drogi. Dobra, już ci lepiej. To zajebiście. Ale skała, dobra. Okej, okay, zaraz będziemy tam w sumie. A tutaj żadnego problemu nie napotykamy. Żadnego oporu. Dobrze, idziemy tak. Jest gdzieś tam, cały czas prosto tą ścieżką. Znaczy ta ścieżka nie jest prosta, tylko kręta. Okej, okay, ty. I z tym zacząć rozpierdol. A, był tylko jeden, czy co? Bo teraz nie wiem. I tutaj nikogo innego nie widzę, ej. Tam coś bez. Dobra. Okej, przeładuj to od razu. Tutaj nafta, wszystko, nic nie ma. Więc... Dobra. Ale tutaj już kompletnie mały opór, ty. My dobrze idziemy? Nie no, my już to minęliśmy dawno, ej. To jest gdzieś... Tu, a to chyba te diamenty. Okej. I co? Hej, ty, czekaj, bo mi obraz zniknął. Dobra. Dobra. No ja pierdolę, kurwa. Klękaj. Ziomo. Pierdziele, wyjebali nam jak Filip z konopi, no. Lecz się. Dobra. Dobra. Gdzie? Dobra. No kurde, jeszcze żyjesz? Dobra. Pokaż mi. Dobra, kurwa, tam gdzieś nie to, to trzeba, no. Lecz się, no i chuj. Dobra. O, dobra ludziska, jesteśmy tutaj znowu. Czy on nas? Everything's good. I've got the diamonds. And now you're here. I'm sorry. Goodbye. Okay. No tyś. Okay. Witaj! Leć! Chowaj się, ziomo! Bo cię zapierdolą zaraz, no. Wyciągnij to gówno, leć się i... No ja... Czekajcie chwilę, no! To jest! Dawaj mi to! I chuj, no! Dobra, ludziska. Jesteśmy tutaj. Okej. No padno. Dobra, chowaj się i bierzycie. No. Czekajcie, gdzie oni są?
No ja pierdolę, akurat teraz musisz to przeładowywać, no! Ładuj to. To już że umrymy teraz, zaś. Okej, no. Ładuj, szybko. No akurat teraz. Dobra, dawaj mi maczeta, jeb. Wszystkich z maczety zapierdzielę, no. Okej, gdzie oni są? Dobra. O, kaś ten karabin, który był? Nie wiem. Tu. Dawaj to. Albo nie, to co? Dobra, teraz mamy gdzieś iść? Tam teraz, dobra. Znowu. A, po prostu tędy, dobra. A co my mamy teraz? Go to the jackass hut and deliver the nemoc. Dobra, ludziska. No, klękaj, no. Tam widzę jednego typa. Zaraz go zdejmiemy, tylko nie mam. Nie mam snajperki ani nic, więc. Jest tu drugi. Jest ich trzech. No ja dobra. No jak? No ładuj to, ładuj. Dobra. Dobra ludzie, bo tutaj. Dawaj mi. Dobra. Jest tu ktoś jeszcze czy nie? Dobra, tam jest kilku typa. Nie ma do. No. Dobra. Mamy to wszystko i lecimy dalej, moi drodzy. Czy tu mamy pod. Nie mamy. Nie wiem skąd ich się nagle tyle wzięło. Ale mamy jeszcze. Znaczy zaraz w sumie będziemy na miejscu. No, więc chyba już tutaj nie będę przycinał. Więc szybko pośpieszymy zanieść diamenty. Do celu, do kogo? Do Jackals. Do Jackalsa. Mamy zanieść diamenty do jakiejś budki. Oczywiście pełno ekipie, do których trzeba strzelać. Dobra, zaraz tutaj będą, więc. To jest tamta budka. To jest ta w sumie, no. Okej. Więc. Czy to od razu weźmiemy? In here. Okej. Almost done. Give me the briefcase. To jest. Okej, mamy to. Więc diamenty. We'll need them. The APR in the front is still coming after the civilians. Dobra. Probably think they can kill them or drag them back over the border. The only ones who died today are the ones who are coming. I planted some dynamite out there by that overhang on the cliff. But the deck cord's no good, so one of us has to go up there and short-circuit the blasting caps. That car battery will do the job. The debris will block the road, keep the soldiers from following the refugees. And it'll kill the poor bastard that takes the job. That's either you or me. The other guy's gonna take those diamonds to the border and use them to bribe the guards so they have no problems with the crossing. Those civilians are making it to the camps tonight, every last raggedy one of them. Then when the handoff's complete, that guy, you or me, is gonna put a bullet into his own head. I do both jobs myself, but there's not enough time. The only way this is gonna work is if we see it the whole way through to the end. Every cell of this cancer has to be destroyed. That includes you and me. If we don't finish this and the whole mission has been a waste, a farce, it'll start up again just like it always does. So which one are you taking? Diamonds or dynamite? It's up to you. Dobra ludki, witam was po krótkim cięciu, moi drodzy. Tutaj dogrywam ten urywek gry, trochę później tego odcinka. Ponieważ, moi drodzy, tutaj
Okej, no tędy trzeba iść. W poprzednim odcinku tutaj chyba był, gadałem z nim wszystko. I no tutaj nie wiedziałem co zrobić, błądziłem. Wszystkie rzeczy robiłem, potem sprawdziłem sobie na YouTubach co i jak. I tutaj było pokazane, że trzeba iść tą drogą. I przy okazji się dowiedziałem, że to jest ostatnia misja, więc stwierdziłem, że tamten urywek, końcówkę usunę i zacznę od tego miejsca, na przykład odtąd. I po prostu doczepię do tamtej części. I po prostu, żeby nie robić bo dwóch osobnych odcinków z tego, bo tutaj tak końcówka odcinka, więc więc dobra, więc po co robić potem krótki filmik, żeby po to robić potem krótki filmik i specjalnie przedłużać, skoro można to podklejać. Moi drodzy, gdzie? Dobra, przeładuj. Więc baterię wzięliśmy i idziemy teraz tam na te wzgórze, moi drodzy. Dobra. Gdzie? Dobra. Żyje czy nie żyje? Dobra. Zginął. Więc tak sobie stwierdziłem, chyba to jest nawet w miarę dobry pomysł, więc tutaj daleko jeszcze. Przynajmniej jest jasno. Tutaj. Jaka kręta droga, ty moi drodzy. Możliwe, że ten odcinek będzie też nawet dłuższy niż zawsze, w sumie nawet lepiej. I co? I to tak jest, dobra, udało się. Więc robimy. Bateria, wszystko. I robimy. Dobra. I co teraz się stało? Jak pierdykło ty. Dobra. Ten w szoku. No. Było bum bum. Czeka jakieś diament. Jakieś waliza, ludzie. Czy to już koniec? Chyba tak. No. Pierdzielisz. Dobra. Ty. The Exodus over the million of rogue and over the million. Okej, dobra. Napisy końcowe i moi drodzy, oto właśnie zakończyliśmy Far Cry'a dwójeczkę tym odcinkiem, moi drodzy. Tutaj Story The Synced, wszystko picobello. Więc ja dziękuję tutaj za oglądanie tej serii. No mówienia, no niby gierka fajna, fajna gierka, fajnie się grało, tylko szło się niekiedy doczepić do niektórych aspektów, takich jak na przykład broń i zacinanie broni w nieodpowiednich momentach zazwyczaj, przez które zginąłem kilka razy, na przykład była strzelalina, zaczęły mi się wszystkie bronie, umierałem. To ten aspekt był wkurzający, można powiedzieć, i niektóre bugi też były irytujące, jak ludzie, jak ci NPC samoczynnie umierali i potem wszyscy do mnie strzelali. W sumie to były takie dwa aspekty, które mnie najbardziej irytowały. A tak to gierka fajna, dało się pograć. Udało mi się ukończyć przede wszystkim, a nie tak pierwszą część, że odpadłem przy ostatniej misji. Zobaczymy, może jak się uda mi kupić
to zagramy w Far Cry 3. Fajnie by było kontynuować dalej tę serię. Znaczy te wszystkie części Far Cry'a, Far Cry'owe. Przejdźmy pierwszą, drugą i teraz chyba dobrze pójdzie to. Far Cry 3 będę miał w planach zagrać, ale teraz zagramy też chyba w inne gierki. Zobaczymy, poszukam jakie mamy gierki do, jakie mam gierki do ogrania. Bym musiał poszukać na Steamie albo gdzie indziej, co tam mam za gry. I najwyżej zobaczymy, w co zagramy. Więc ja mam nadzieję, że wam ta seria się podobała. Mi się ją fajnie nagrywało dla was. I zapraszam do... Ja już tutaj dziękuję za uwagę. I zapraszam do innych let's play z gier, które będą. Zapraszam też do poprzednich gier, do których... do poprzednich gier let's play i przede wszystkim do Far Cry 1. Jeśli nie oglądałeś. I ja dziękuję za uwagę. Jeśli serial, że jeśli cała seria się podoba, to duża łapa w górę. Przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem tam pod filmem. Oczywiście dzwoneczek, żebyś był na bieżąco z filmami. Daj też komentarz, a dam ci serducho. Ja dziękuję za uwagę i widzimy się w następnych seriach z gier. Elo, na razie.